Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj zobaczymy sobie na coś niesamowitego. Niesamowitego? Czy rzeczywiście niesamowitego? Zobaczymy, ale jeżeli to się uda, to będę niesamowicie zadowolony. I pod wrażeniem, pod wielkim wrażeniem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witajcie ponownie. Gdzie witajcie? Być może starsi widzowie będą pamiętali, ale to jest niesamowita rzecz. Otóż to jest serwer Mindtesta, na którym grałem naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Zaraz zobaczymy, gdzie jest mój domek. Mi się uda do niego gdzieś tam dotrzeć. To jest to. Ach, coś nie za bardzo chce mnie przenosić. Spróbujemy zrobić to, co powiedział Krok. A dla tych, którym nie chciało się czytać, co powiedział Krok, to pokrótce objaśnię, że powiedział, że możemy zarchiwizować ten świat, zapisując go do plików lokalnych klienta i potem móc na nim sobie grać lokalnie. Pokazuję wam też ten nudny fragment, jak się to dodaje, żeby gra mogła zarchiwizować serwer do plików lokalnych gry, żebyście kiedyś sami mogli takie coś zrobić, jeżeli będziecie mieli taką potrzebę. Lubię dzielić się z widzami tym, czego sam się dowiedziałem. Jak to mogę zmienić? O jest, super, mamy to. Powiedziałem naciskając Enter. Zobaczymy, czy to się napisało. Okej, super. To jest, moi drodzy, niesamowite, że udało mi się uzyskać dostęp do świata w klockach, w Mindteście, na którym grałem naprawdę sporo czasu temu. I na którym wiele wspaniałych chwil przeżyłem. Grałem tutaj ja, Skamiński, Julian i Janusz też. Mieliśmy swój świat, swój taki domek, swoje działki. Prawdopodobnie grałem jako Ventrilow. Zobaczę, czy to miejsce... Chwila. To mi coś przypomina. I teraz śmiejcie się, możecie się śmiać. Możecie się nawet bardzo śmiać, ale pomyślcie sobie, że to zostało prawdopodobnie wybudowane w 2014-15. Czy widzicie jakąś analogię? To obejrzyjcie nasze odcinki, to zobaczycie analogię. Jestem po prostu pod wrażeniem, totalnie pod wrażeniem. Nawet nie pamiętam, jak się tam gdzieś latało. Jest to rzeczą po prostu zadziwiającą. Jest to serwer Mindtesta, na którym grałem w 2014. Po prostu ten serwer, który wtedy zostawiłem. Jak wejdziesz, to kliknij ten przycisk Salt. Yeah? Wejdziesz i kliknij prawy przycisk. I kliknij takie Souls. No, okej. Okay.
I teraz idziemy. Tędy. Lejka widzę. Zniknąłeś mi. Tu jesteś. No tu jestem. Okej, okay, idziemy za torami. I zobaczysz naszą posiadłość. Hej. Ale to już w kolejnym odcinku. Tu jest mój domek! Tu jest mój domek! To jest oczywiście mój domek, który zbudowałem wtedy dawno temu. To jest ten sensor. To był. Tak, to jest Janusza domek. To jest Janusza domek. Miał wejście. Telewizor i tak dalej. Naprawdę. Przepiękna rzecz. To są jakieś klocki piasku, które zrzuciłem i tak dalej. Wow. Wow. Jest to po prostu zachwycające. A to była działka, którą jakby uzyskałem dzięki Julianowi, który dał mi swój klocek tworzący działka. I to właśnie z Julianem nagrywałem tam ten fragment, który widzieliście przedtem. To jest jak widzicie, wentrilow, na konto wentrilowa. Jak się włącza latanie? Może mi się uda włączyć latania? Noclip, jest, noclip. Noclip, fast mode i fly mode. Jest, dobra, mamy to. Tutaj. Patrzcie. To jest. Włączę noclipa, gdzieś się tutaj włącza. Fast mode disabled, fly mode disabled. Super. No clip, ok. I jedziemy windą, moi drodzy. Patrzcie, to są piętra, które miałem wtedy zrobione. Na minus 3 jest lawa. Ale na serwerze są lagi. Tu są kopalnie. Tu są wielkie kopalnie, które tworzyliśmy, budowaliśmy. I kopaliśmy tutaj mnóstwo surowców. A nawet ja nie jestem pewien, czy to były moje kopalnie stricte, czy to były kopalnie jakby se... tu są dwie windy. Minus jeden Adam. To był jeszcze pewnie jakiś kumpel mój... Tak, prawdopodobnie ten. Adam San, czyli Grzegorz Chmielewski. Wow. Wow, jestem... Ja sam sobie nie wyobrażam, że ktoś tutaj mógł mieszkać. Oprócz mnie. Na tym miejscu. I tutaj są jakieś jeszcze dodatkowe wejścia, wyjścia. Takie obramowanie tych drzwi. Wow, piękna rzecz. Muszę przyznać, że dalej jestem pod wrażeniem tego, jak ładnie to wybudowaliśmy w tamtym czasie. Jedziemy sobie na kopalnię minus 2. Kopalnie minus 2. Tutaj były mega prace robione różne. Kopanie masę kąsów, innych rzeczy. Znaczy, masa kąsów akurat była kopalnia gdzieś indziej. Zaraz wam ją pokażę zresztą. O ile ktoś się jeszcze nie wysadził w powietrze. O czym musisz pamiętać, Wolfia? Ona jest gdzieś tam dalej. Ale jedziemy sobie na magazyny. Minus jeden. Muszę włączyć fly mode i no clipa. Przepraszam, nie fast mode, fly mode. I tutaj są skrzynki, gdzie miałem przeróżne rzeczy pochowane. Niestety, że... Są! Są nawet moje rzeczy. Moje rozmaite sprawy, które miałem tutaj poprzechowywane. Mnóstwo różnych kobli, innych rzeczy do tworzenia, jakieś stołeczki, siedziska.
te skrzynie są w większości puste, troszeczkę tutaj rzeczy jest, mało rzeczy tutaj jest. Co bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć, że w podobnym layoutie budowałem kolejne magazyny. Ale trochę ich jest. Rzeczywiście, no nie aż tak. I patrzcie. Teraz normalnie brak mi słów. Otworzyłem piecyk i tutaj się jeszcze dalej przepala szkło, które kiedyś chciałem użyć do prawdopodobnie oszklenia jakiejś części mojej bazy. I to się cały czas przepala. Fly mode włączamy, fast mode wyłączamy. Idziemy do windy. Ten klocek, który tutaj jest, który stoi na przeszkodzie, to były kiedyś drzwi. Niestety te drzwi już nie działają. Na parterze byliśmy. Na piętrze pierwszym nie byliśmy. Czy jesteśmy gotowi, żeby to zobaczyć? Jesteśmy. Tutaj była moja sypialnia. Jakiś workbench. Jakąś szafkę nocną, łóżko, tego typu rzeczy. I to było cały czas w budowie. To cały czas tutaj miałem budować przeróżne rzeczy. Natomiast problem był jeden. Problem był taki, że osoby, z którymi grałem, nie za bardzo przepadały za Minecraftem, bardziej za klasycznym Minecraftem. Potem opuszczałem ten serwer częściej. Ale wracałem tak co pewien czas na niego, tak? Na InBuildCraft. To są takie miejsca, gdzie się co pewien czas wraca, zobaczyć, co się zmieniło, czy moja działka dalej stoi, czy tam jest wszystko w porządku, czy mapy nie skasowali. I tak się wraca co pewien czas na takie różne miejsca, z którymi kiedyś się było mniej lub bardziej związanym. I potem okazało się, że ten serwer był wyłączony. Krok go wyłączał co pewien czas. To są ogrody. Są piękne ogrody, gdzie są jakieś tam jabłka? Banany to są. Krok włączał ten serwer co pewien czas, w końcu go wyłączył permanentnie i było mi bardzo z tego powodu przykro. Dzisiaj z kolei byłem na IRC-u, zainstalowałem sobie taki program, Textual. To jest klient IRC i okazuje się, że wbił koleś, Który był adminem tego serwera. Zapytam się go, czy rzeczywiście on był adminem tego serwera i zgodził się wystawić mi ten serwer, żebym sobie po nim pochodził read-only i nawet mi powiedział, w jaki sposób mogę go sobie zarchiwizować. Strzelnąć na swój dysk i trzymać go jakby w swoim archiwum już na dłużej. Co jest niesamowite jest to, że Krok trzymał kopię tego serwera. Że cały czas posiadał archiwalne backupy tego serwera. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Farmy i tak dalej. Ale nie wiedziałem, że aż taką dużą miałem tą działkę, że aż doszedłem dotąd, tutaj było jakieś takie wejście, tutaj przy torach i tak dalej. A zaraz wam pokażę kopanie masę kąsów. Tędy się szło. Masę kąsów. Miejską. To był taki swoisty rodzaj półprzewodnika, takiego redstone'a. Odpowiednik redstone'a w Mindtestie. Znaczy odpowiednik minecraftowego redstone'a. To, co tutaj jest, to jest taki monument, który znajduje się tam, gdzie wejście tej kopalni. Czy ktoś też miał domek? Człowieczek. I tutaj, jak widzicie, są tabliczki. Hello, Krok. Edman 360 Wall of Good People. Takie. O, Miss Club. No, było coś takiego. Totalnie było coś takiego. Gdzieś tutaj była winda, którą się. Tak, to jest winda, którą się zjeżdżała. The Public Mines. Station Minecraftia. I tutaj nie wiem, czy to miejsce nagrywałem, czy tego miejsca nie nagrywałem. Być może nagrywałem, ale nie wiem, nie jestem pewien. Spokojnie, to miejsce nagrywałeś, ale nie będziesz przecież znowu zaprzątał widzom głowy archiwalnymi przerywnikami z filmów, które mogą przecież obejrzeć, nie? I tutaj była kopalnia miskąsów. Nie jest to najładniejsza kopalnia, jaką widziałem w Mindtestie, bo być może zostanie opublikowany film, gdzie byłem ostatnio jakieś, nie wiem, miesiąc, dwa na innym serwerze Mindtesta,
gdzie robiłem przerozmaite, znaczy gdzie robię, zwiedzałem przerozmaite różne piękne struktury. Aż kojarzę ten layout. I tam naprawdę była piękna kopalnia. Ale ta kopalnia też jest ładna. Ona jest taka niewielka. Nie jakaś specjalnie urocza. Ale spełnia swoją rolę. Jest ta winda, którą się tam wyjeżdża gdzieś wysoko. Spełnia to swoją rolę. Nie jest to jakieś złe. Serwer łapie lagi niestety. I problem jest taki, że często się to nie aktualizuje. Ten widok. Widok. Gra się nie aktualizuje. To co ja tutaj klikam, co się tutaj dzieje, to się nie aktualizuje. To nie jest najlepsza rzecz. Ojejku. Były te zombiaki, pamiętam to. Były tam stwory rozmaite. Wow, teraz będziemy te pało przez. A nie, już mnie nie tak. Ojej. Dobra. Jesteśmy na parterze. Jakieś nawet jedne drzewa tutaj są. Domek czyjś. Całkiem ładny domek. Wyobraźcie sobie, że ten ktoś, kto tutaj grał, te rzeczy budował, już jest o 5 lat starszy. Ktoś to miał 15 lat, teraz ma 20. A kto miał 17, to teraz ma 22. Na przykład. Ludzie się zmieniają, a takie rzeczy właśnie jak ten archiwalny zapis serwera Kroka zostają. Ale w życiu bym nie pomyślał, że Krok dalej bawi się w Mindtest, że Krok dalej jest z tym projektem jakoś związany. Pomyślałbym, że to jest taki zwyczajny gracz, jak wielu w tamtym czasie, którzy tworzyli sobie serwery. Stworzył sobie serwer, wyłączył sobie go i tyle. Zniknął. To jest chyba domek Solomon. To jest ten właściciel tego całego terenu. A okazuje się, że po pierwsze cały czas gdzieś tam w tym świadku jest. Po drugie jest jednym z core deweloperów Mindtesta. I to jest bardzo szokująca dla mnie informacja, że aż tak został jakby doceniony, że z osoby, która miała kiedyś tam serwer, dalej nad tym pracował i w 2017 został jednym z głównych deweloperów Mindtesta. Podczas gdy rozmawialiśmy na IRC, Krok przyznał, że zawsze zależało mu na tym, żeby Mindtest działał jak najwydajniej i najlepiej, dlatego też został jego deweloperem. W przyszłości został awansowany na core dewelopera w 2017. Ktoś coś tutaj wylał. Wyszedł z serwera i teraz jak ja przyszedłem, to się zaczęło to przeładowywać. Wow. Wybaczcie, że tak cały czas mówię wow i jestem taki niesamowicie zdziwiony, ale dla mnie rzeczywiście to jest wielka sentymentalna podróż do czegoś, co zostawiłem kiedyś i co okazuje się, że ktoś przechował. Widać, gracze mieli ogromną kreatywność. Patrzcie, tutaj zrobili sobie koleś jakby całą działkę. To jest jakby cała działka? Nie, to zrobił sobie część swojego tego domku, jakby swojej bazy, w ten sposób ogrodził sobie ją w dom. Ładnie to wygląda. Taki domek na drzewie, takie ni to domek na drzewie, ni to jakaś tam baza ogrodzona jakimś tam płotem. Wygląda nieźle, wygląda ładnie. Być może uda mi się znaleźć to miejsce, w którym nagrywałem wstęp do Mindtesta. Tak, wiem gdzie to jest. Owieczki jakie są... Nietypowe, takie nie Minecraftowe. Co jest ciekawe, ten serwer został przez Kroka podniesiony do najnowszej wersji. Ta mapa i tak dalej jest w pełni kompatybilna z najnowszą wersją Minecrafta. Znaczy, przepraszam, Minecrafta. Co jest anegdotką ciekawą i nietypową, to jest to, że jak prezentowałem Minecrafta po raz pierwszy, to zachwycałem się Minecraftem, wymieniłem wam kilka powodów. I tutaj pada sformułowanie, dla których porzuciłem i ja powiedziałem na filmie Mindtesta na rzecz Minecrafta. I potem w procesie postprodukcji po prostu podmieniłem ścieżkę dźwiękową i było dlatego porzuciłem Minecrafta na rzecz Mindtesta.
Było to takie śmieszniackie. Jeżeli bym teraz to nagrywał, to po prostu nagrałbym ujęcie jeszcze raz. Tego nie jestem pewien, czy bym nagrał ujęcie jeszcze raz. Bo jeżeli bym się o tym kapnął, obrabiając film po 2-3 godzinach, to nie jestem pewien. A jeżeli bym się skapnął o tym w trakcie nagrywania, to rzeczywiście bym przerwał monolog i nagrał go jeszcze raz. Kolejny piękny, potężny budynek. A to już są tory. Tam nie było torów, tutaj są tory. Donation box. Były takie rzeczy. Jakaś winda. Zobaczymy, czy pojedziemy gdzieś. Wow, 23. Jedziemy. I druga winda. A to nie, to jest ta winda, z której wysiedliśmy. A to jest winda, prawdopodobnie, która... Tak. Budynek ma 25 piętra. Taras Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ma 30. Znaczy jest na 30 piętrze. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma 40 pięter. Nie wiem, ile mają takie nowocześniejsze budynki. 14 pięter mają jedne budynki. Nie powiem wam. Ja jeszcze czytałem o najwyższych wieżowcach w Polsce. Znaczy najwyższych i największych budynkach takich mieszkalnych w Polsce. Niestety już teraz niewiele z tego pamiętam. Dobra, nie jest najgorzej. Dokopałem się do tego artykułu o najwyższych i największych budynkach w Polsce, które oczywiście powstały w latach 70. 80. ubiegłego stulecia. Teraz są znacznie wyższe budynki. To jest jeden z najwyższych. Kukurydza Katowicka z osiedla Tysiącacia. 27 kondygnacji. Piękna sprawa. A to jest 24-piętrowiec z Łodzi, ulica Piotrkowska 182. Piękne wielkie budynki. Szkoda, że takich wysokich w Polsce budynków mieszkalnych generalnie nie ma. Poszli bardziej w latach właśnie 70-tych, 80-tych w budownictwo łączone. Takie długie bloki typu falowce, jamniki, deski w Poznaniu, Pekiny i tak dalej. Czytałem nawet o tym, że pewien twórca, Oskar Hansen wraz z żoną, byli architektami, wymyślili taką koncepcję, żeby całą Polskę jakby poprzecinać takimi pasami, które będą jakby jednymi wspólnymi miastami. Bardzo ciekawa sprawa, linearny system ciągły. Ale dobra, mniejsza z tym. Chodziło mi o takie budynki mieszkalne, które powstały właśnie w latach 70-tych, 80-tych i dalej tam ludzie mieszkają, a nie jest to coś takiego super nowego typu, nie wiem, Sky Tower, czy tym podobne budynki, tam Złota 44 podobno też jest wysoka. A budynek bardzo ładny. Ładną ma tą iglicę, ładną ma tą górę. Ktoś tutaj, jak widać, starał się, żeby jeszcze wyżej to wybudować. Flyment. Dobra, lecimy. Mówiłem wam o tym, że Mindtest jest de facto nielimitowany również w górę i w dół. I chyba tutaj rzeczywiście jest. Tylko komuś skończyła się wełna, czy tam... Co to jest? Bardziej Obsidian, Bedrock. Skończył się komuś budulac. I Geronimo! Wielki budulac, piękny. Kiedyś skakałem z któregoś budynku tutaj na serwerze. A to przypomina, wiecie, co przypomina taka struktura? Tylko tutaj akurat nie było przerw pomiędzy tymi piętrami. Wygląda to bardzo podobnie do czegoś, o czym pamiętamy, szczególnie dzisiaj, w dzisiejszym dniu. Zapominalski Wolfram oczywiście jak zwykle zapomniał o tym, że nie publikuje w tym samym dniu filmu, w którym go nagrał i widzowie nie wiedzą, że jest 11 września, bo dzisiaj jest 13. A jak wrzucę tak, to nie będzie 15 albo 17, albo któryś tam. Mianowicie jest to ten budynek, w którym teraz jesteśmy, jest podobny do WTC. Pod względem budowy jak gdyby pięter, parter w ogóle nie jest podobny. Ale góra oczywiście, no tylko nie było na górze basenu i palm, tylko lądowisko dla helikoptera na jednym, a na drugim maszt antenowy, więc tak wyglądało. A to przypomina z kolei Empire State Building. Autentycznie, Empire State. Ale bardziej to przypomina ten budynek z Mafii dwójki. Tam było takie miasto Empire Bay i miało taki nietypowy, właśnie potężny wieżowiec. Aha, dobra, popatrzcie, ja byłem w jednym budynku, takim, teraz jestem w tym, a tam jest Empire State Building. Pięknie, 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 pięknie. Te budynki z tymi kabliami na szczycie przypominają trochę taki krajobraz takiego miasta, wiecie, jest sobie tam takie miasto, są wieżowce i na wieżowców
są maszynownie dźwigów. Albo w budynkach w Stanach też są popularne takie zbiorniki wyrównawcze na wodę na przykład tych budynków. I to sprawia, że są takie bardziej jakby realistyczne, nie takie, wiecie, kloce i tyle. Ktoś się postarał, żeby to całe miasto wybudować. Na bank było to wielu różnych użytkowników, którzy w różnym czasie przykładali się do tego i budowali, każdy budował swoją tam część. To jest też niesamowite. Dawno temu był taki, pokażę wam to kiedyś, bo mam to zarchiwizowane specjalnie, to czeka na to, żebym wam to kiedyś pokazał. A co pokazał, to już niespodzianka. Wow. To jest niesamowite, ile ci ludzie, którzy tutaj grali, poświęcili swojej pracy, swojego czasu, swojej inwencji twórczej, żeby wybudować to, co tutaj widzimy. Muszę całe to miasto przynajmniej jakoś zaindeksować. Całe szczęście, że po pierwsze Krok dysponuje kopią zapasową całego tego serwera i po drugie, że tak chętnie to uruchomił, ale byłoby to dla mnie niepowetowaną stratą, jeżeli bym nie nagrał tego, co akurat w danym momencie było dla mnie ważne. Tutaj akurat nie mówię o nagrywaniu filmu, tylko o archiwizacji tego świata. Jeżeli bym nie nagrał jakiegoś fragmentu tego świata, nie zapisał go, który podczas grania w Minecrafta był dla mnie ważny, a ja, pomimo tego, że Kroku udostępnia ten serwer, nie nagrałem tego fragmentu na swoją kopię lokalną gry. Serio, lecąc od miasta, dotarłem na swoją działkę. Czyli co? Czyli, że jednak z miasta dojeżdża się tutaj tędy? Gdzieś tak, i tam jakoś tak. Bo to jest niesamowite teraz, że dotarłem do swojej działki, lecąc od miasta, od spawnu, ale wracając do niepowetowanych strat. Zapewne słyszeliście taką historię o jaskini Wielkiej Śnieżnej, do której zapuścili się ludzie właśnie, którzy chcieli ją eksplorować. Byli już takimi zaprawionymi eksploratorami tych jaskiń. No i jak wiecie, weszli tam do takiej strefy, gdzie jeszcze za bardzo nikt nie wchodził. Podniósł się poziom wody i dwójka z nich została odcięta od świata zewnętrznego i po kilku dniach wytężonych prób w znalezieniu ich zostały znalezione ich ciała już nieżywe. I co się okazuje? Jednym z tych dwóch mężczyzn był człowiek, którego kod działa, bądź kiedyś działał na naszych maszynach. Nazywał się Józef Kucia i był jednym z obecnie największych deweloperów frameworku Wine. Framework Wine umożliwia uruchamianie aplikacji Windowsowskich na platformach Linux, Mac, Unix. I bez pomocy właśnie tego człowieka nie bylibyśmy w stanie wielu gier uruchamiać na Linuxach, Unixach, Macach, tego typu sprzętach. Jak również nie bylibyśmy w stanie na przykład uruchamiać programu Winbox do sterowania mikrotikami na Macu. Albo panelu zarządzania serwerem VPN SoftEther. Więc jest to naprawdę niepowetowana strata. I bardzo mi przykro się stało, kiedy usłyszałem właśnie o tym, że właśnie taki człowiek zmarł w Wielkiej Śnieżnej. Jeżeli przychodzi do takich tragedii i słyszymy, że iluś tam ludzi zginęło gdzieś, kiedyś, kiedy słyszymy o katastrofach, o jakichś kataklizmach, tak postrzegamy ludzi jako bliżej nieokreślony tłum, który możemy spotkać na ulicach miast. A tutaj okazuje się, że zginął właśnie taki człowiek, który tyle dobrego zrobił. Każdy jest wyjątkowy i każdy zasługuje na to, żeby pamięć po nim szanować. I warto jest czasami pomyśleć właśnie, a co jeżeli podczas jakiegoś kataklizmu, podczas jakiejś katastrofy zginął człowiek, który w takim stopniu się poświęcił. Jest to warte przemyślenia i zastanowienia się. A tymczasem wracamy do serwera Minecrafta i do tego, ile wspaniałych rzeczy jeszcze tutaj przed nami czeka. Jestem naprawdę niesamowicie pod wrażeniem tego, co tutaj się stało. Była ta tabliczka z napisem pobierz swojego Minecrafta już teraz. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Przepraszam, że przez taki długi czas nie było nowych wrzutek. Pomimo tego, że na serwerach klockowych i w ogóle u mnie dużo się dzieje, to nie za bardzo mam teraz czas. Iwana też trochę ma nagrywania. Niemniej mam nadzieję, że się wam podobało i do następnego odcinka. Trzymajcie się.